Nie ma to jak przysiąść jakiś czas po wydarzeniu, spróbować o wszystkim opowiedzieć, wiedząc, że już trochę czasu minęło, że może opadły jakieś emocje i patrzymy zupełnie inaczej na to, co rzeczywiście miało miejsce. Z drugiej strony, jednak nie jest to aż tak odległa chwila, by nie pamiętać dokładnie, jak ta muzyka wpływała na słuchacza, jak człowiek reagował, co czuł, co myślał wtedy o tym, co, co udało mu się usłyszeć. No, i tak przyjdzie mi opowiedzieć dzisiaj o Jazz Junior z kolejnej edycji tego festiwalu. Zresztą jednego z najstarszych w ogóle w naszym kraju, co ważne dla mnie przynajmniej wciąż pokazującego polską i nie tylko zresztą polską młodzież improwizującą, bo choć festiwal się zmienia i to muszę przyznać, może to powinno pojawić się już w podsumowaniu, ale niech będzie teraz, zmienia się na pewno od kilku dobrych lat to Paweł Kaczmarczyk był dyrektorem artystycznym Jazz Juniors, wprowadził wiele Rzeczy. Próbował wprowadzić pewne innowacyjne formy, które miały podnieść także rangę tego festiwalu, i te próby, wydaje mi się, szły w takim kierunku, który można uznać za słuszny. Oczywiście wymagały dopracowania, wymagały wielu rzeczy. Jeszcze, jakby obok, no. I myślę, że ten kierunek jakby został zachowany. Ale to, że po raz kolejny będziemy mieć za moment przede wszystkim do czynienia z kolejną wariacją tegoż festiwalu, to już jest nieuniknione i nie ulega żadnej wątpliwości. Powiem szczerze, od następnych edycji dyrektorem artystycznym będzie Adam Pierończyk na Jazz Juniors. No i to już jest. Taka pierwsza wzmianka mówiąca od, zobaczcie, za moment Jazz Juniors już będzie wyglądać inaczej. Jak? To się dowiemy, a do tego tematu, czyli do Adama Pierończyka, przejęcia przez niego festiwalu Jazz Juniors pod względem artystycznym jeszcze powrócę trochę później. Bo rzeczą na pewno niezmienną jest konkurs dla tej młodzieży, tak jak mówiłem, i to jest dla mnie wręcz chyba, jeśli chodzi o Jazz Juniors, rzeczą najważniejszą. To ma być takie miejsce, gdzie spotykam młodych ludzi, gdzie poznaje, jakie są teraz trendy. Rozpoznaje też, jak dzisiaj ta młodzież jest uczona, w takim razie, skoro to profesorowie nadają im pewnego rodzaju kierunek, kształtują ich i każą poszukiwać, dają im pewnego rodzaju wolność twórczą, a oni potem tworzą swoje składy, swoje zespoły i ze swoją muzyką improwizowaną. Próbują się wydostać gdzieś na zewnątrz. To na zewnątrz to jest chociażby, pokazują się na jazz junior, zbiorą udział w tym konkursie i tak jest co roku. No i cieszy mnie niezmiennie, że tej młodzieży jest coraz więcej, że jest niesamowicie zdolna, że dla nich baza w ogóle bywa naprawdę różna, a to sprawia, że i muzyka, którą tworzą bądź. Próbują stworzyć, bo niekoniecznie zawsze są to jakieś takie próby udane, jest niezwykle różnorodna, czyli atrakcyjna. To nie oznacza, że panuje tylko i wyłącznie jeden nurt, jeden trend, że idziemy w jednym kierunku, że w Polsce to jest tak, a nie wiem, tam we Włoszech jest inaczej, bo i reprezentanci Włochy tutaj w tym roku na Jazz Juniors się pojawili. Są ciekawe instrumenty, one też nakreślają pewne rzeczy. Co mnie także niezwykle cieszy, i nie mówię tutaj o tym jedynie w kategoriach jakiegoś folkloru, ciekawostki, wręcz przeciwnie, cieszy mnie, że pojawia się harmonika ustna, akordeon, że pojawia się wibrafon chociażby. Bo to nadaje niesamowity koloryt muzyce w ogóle i pokazuje, że naprawdę można różnorodnie podchodzić do muzyki improwizowanej. Stąd też cieszę się, że to wszystko również zauważa międzynarodowe jury. Też wydaje mi się w pewien sposób niezmienne od lat. Ciekawi mnie, co będzie za chwilę, natomiast jury, które ma dużo do powiedzenia, bo też w konsekwencji laureatów, czy też swoich ulubieńców, może zapraszać na przykład na festiwale za granicą, gdyż są organizatorami takich wydarzeń gdzieś tam na świecie, albo mogą po prostu. Jakoś zaopiniować ich, opowiedzieć się w świecie o nich, co też jest niezmiernie ważne. Wracając do tego instrumentu pod nazwą vibrafon, no właśnie, wibrafonista wygrał w tym roku. Co o nim można sądzić? No dopóki nie wyda płyty, nie zagra kilku koncertów, to może powstrzymajmy się przed takimi zdaniami konkretnymi, okrągłymi, stawianiem kropek. Może na razie zachowajmy pewne myśli, doszukujmy się ciekawych rzeczy w jego grze i z nim po prostu porozmawiajmy. Co w kolejnym filmiku, wywiadzie, proszę spojrzeć niżej.